tak niektórzy myślą, że Google jest za darmo, że Facebook jest za darmo, że Instagram, że za darmo, fajnie, fajnie. No to nie jest tak do końca, bo te aplikacje zbierają nasze dane, informacje od nas, więc to jest coś za coś. Pogadamy sobie dzisiaj o mediach społecznościowych, co nieco, jak to na nas działa, ale nie będzie to film w stylu odłóż to dziadostwo, bo to robi z ciebie albo głupka, albo to sprawia, że masz depresję, tego typu rzeczy. Nie będę mówiła w ten sposób. Ja oczywiście zauważam bardzo dużo negatywnych rzeczy, jakie to za sobą niesie. Ja też dość mocno wykorzystuję te media, ale właśnie tutaj dobrze powiedziałam to, że ja to wykorzystuję, bo ja nie jestem osobą, która cały czas tylko siedzi na tym i konsumuje treści i która wpada, przepada na godzinę czy dwie w te media społecznościowe, tylko mimo, że może się wydawać, że ja tam siedzę cały czas, to ja sobie to w bardzo mądry sposób dawkuję i używam tego tak, żeby to wyszło na moją korzyść, żeby mi to nie szkodziło tak bardzo, jak może to szkodzić tym osobom, które potrafią przepaść w to na amen. I dzisiaj sobie trochę o tym pogadamy. Kasia Zaręba. Jestem po obejrzeniu filmu pod tytułem Dylemat społeczny na Netflixie. Być może zrobię wam tu jakieś spoilery, chociaż też nie jestem pewna tego, czy to będą spoilery. Ja wam powiem tu dużo takich rzeczy, które są zawarte w tym filmie, ale nawet jeśli zobaczycie sobie ten mój film, to moim zdaniem warto, żebyście sobie też obejrzeli ten film na Netflixie. Troszkę też ten film skrytykuję. Moim zdaniem nie było w tym filmie nic odkrywczego, przynajmniej dla mnie nie było nic odkrywczego. Dla niektórych mogą tam być różne odkrywcze rzeczy, mogą tam być takie rzeczy mega niewygodne, no bo nikt nie lubi, no dobra, może nie nikt, ale wiele ludzi nie lubi krytyki, jest to dla nich takie niewygodne, takie kujące. Większość ludzi woli, jak się ich chwali. No taka jest, wydaje mi się, ludzka natura. Ja akurat lubię konstruktywną krytykę i ja lubię dowiadywać się też takich rzeczy, no oczywiście jak mi coś szkodzi, to ja wolę to wiedzieć niż nie wiedzieć, no i ewentualnie zastanowić się, co z tym zrobić, zastanowić się, jak do tego tematu podejść, żebym mogła mieć z tego więcej korzyści niż takich negatywnych wpływów. Jak działa Facebook, jak działa Instagram, jak działa TikTok i tego typu aplikacje, być może no chyba YouTube też, ogólnie cały Google. Wiele ludzi myśli, że to jest za darmo, no ale tak nie jest, nie ma nic za darmo. Te aplikacje zbierają nasze dane, informacje od nas, więc to jest coś za coś. W zamian za to, że możemy sobie z tych aplikacji korzystać, no to te aplikacje zbierają od nas pewne informacje i wykorzystują je w taki sposób, którego potrzebują, no na przykład zarobkowy, na przykład do tego, żebyśmy siedzieli na tych aplikacjach jak najdłużej, żeby nas jak najdłużej w tych aplikacjach zatrzymać i żeby potem podsyłać nam albo pewne informacje, albo pewne wiadomości, albo pewne reklamy, żebyśmy w to kliknęli, żebyśmy może coś kupili, ale nawet samych klików też aplikacje zarabiają, no bo różne firmy umieszczają na tych aplikacjach na przykład reklamy i kiedy my w to klikniemy, no to mogą na przykład zarabiać sobie za konkretny klik, nawet jak nic nie kupimy. Było też wiele takich akcji na fejsie, że jak to jest, że Facebook może czytać nasze wiadomości, że to nie jest takie prywatne, że sobie z kimś te wiadomości, że ja na przykład piszę sobie ze znajomą i że to jest tylko między nami. No, nie jest tak. Przydałoby się też być trochę ostrożnym w tym, co robimy w takich mediach społecznościowych, nie mówić o sobie wszystkiego. Oczywiście są osoby, które totalnie nie uważają i które różne takie nawet poufne informacje zamieszczają na mediach społecznościowych, no to być może właśnie o tym nie wiedzą. To być może to, co ja tutaj dzisiaj powiem, będzie takie odkrywcze, że no YouTube to wykorzystuje, ale pamiętam, że były też nieraz na Facebooku takie akcje, że ludzie się bulwersowali w postach, że jak to wykorzystuje nasze informacje, że ja się na to nie godzę i w ogóle szły takie łańcuszki, że trzeba było napisać, że ty się na to nie godzisz, niby przez to Facebook już nie mógł zbierać informacji o tobie. No to tak nie działa. Bardzo mało osób czyta te wszystkie regulaminy, tych wszystkich aplikacji, które pobieramy. Pobieramy te aplikacje od tak i zgadzamy się na regulaminy od tak, a w tych regulaminach jest napisane, że są nasze informacje o nas,
nasze dane wykorzystywane w jakiś tam sposób. To już moim zdaniem może dać nam do zrozumienia, że lepiej wszystkiego nie publikować, może dzieci niekoniecznie lepiej udostępniać, może swoją rodzinę warto raczej ukryć niż pokazywać, może niekoniecznie warto dawać znać całemu światu, gdzie, o jakiej godzinie jesteśmy, gdzie, o jakiej godzinie wychodzimy z domu, kiedy nasz dom stoi pusty, kiedy tam nie ma nikogo, kiedy całą rodziną bierzemy z domu i się jedziemy na tydzień na wakacje. Moim zdaniem lepiej nie. Ja też zamieszczam dużo relacji na Instagramie i oczywiście, jak kiedy jem śniadanie, mogę to zamieścić, ale na przykład kiedy dokładnie, gdzie, o której jadę i ile mnie nie będzie, ja takich informacji nie daję, bo nawet nie same aplikacje mogą być zagrożeniem w samym w sobie, co jeszcze ludzie inni, którzy też korzystają z tych aplikacji, no po co ktoś ma wiedzieć, co ja dokładnie robię? Nigdy nie wiadomo, różne są świry i po co robić sobie problemy przez takie głupie, bezmyślne udostępnianie różnych informacji w internecie. Jest też sprawa tego typu jak bańki informacyjne i tutaj było coś, co mi się nie podobało na Netflixie, że ten film, ten dylemat społeczny miał tak przedstawiać te media społecznościowe jako takie złe, jako te niosące fake newsy, jako te robiące taki zamęt w głowach ludzi, ale co? Media głównego nurtu, czy to, co jest nam podawane w telewizji, to czy to nie może nam zrobić prania mózgu przypadkiem? Czy to, że będzie jakaś jedna stacja, powiedzmy, że jest tylko i wyłącznie jedno źródło informacji, to też nie byłoby dobrze. Wtedy moim zdaniem jeszcze bardziej bylibyśmy narażeni na jakieś fake newsy, albo jednego fake newsa, jeśli ta, powiedzmy, ta jedna telewizja podawałaby tylko jedną informację i nie mielibyśmy tak możliwości zweryfikować tego wszystkiego, jak na przykład mamy Google'a. Tylko wiecie, ważne jest to, żeby się samemu w tej bańce nie dać zamknąć, bo Google i Facebook, one będą nam podsyłać te informacje, które nas interesują najbardziej. Czyli na przykład powiedzmy, są ludzie, którzy nie chcą się szczepić z różnych względów. Ja też na przykład nie uważam ludzi, którzy nie chcą się szczepić za antyszczepionkowców, bo być może nie chcą się szczepić na przykład daną szczepionką, dlatego że jeszcze nie jest do końca przebadana. I to nie znaczy, że ktoś jest antyszczepionkowcem, bo on może się będzie chciał zaszczepić, ale jeśli ta szczepionka będzie na przykład lepiej, na przykład na dłuższą metę bardziej przebadane. Ja tu nie mówię o żadnej konkretnej szczepionce, żeby nie było. Ale powiedzmy, że są osoby, które nie chcą się szczepić. No to wtedy takiej osobie będą napływały te informacje, powiedzmy, antyszczepionkowe. Mówię to w cudzysłowie. I ona jest w takiej bańce, że ona myśli, że no wszyscy nie chcą się szczepić, że nikt nie chce się szczepić. I tak samo odwrotnie. Jak ktoś jest za szczepionkami, to przez to, jakie on rzeczy wyszukuje, co on lajkuje, co on pozytywnie komentuje, no to jeszcze więcej będzie tych informacji, które są w zgodzie z nim docierało. Więc moim zdaniem jak najbardziej warto też wykorzystać tą drugą stronę medalu, tą dobrą stronę medalu Google'a, Facebooka i tych wszystkich innych serwisów, aplikacji w ten sposób, że wyszukujemy sobie za i przeciw sami. Nie pozwalamy, żeby nam wtłaczano do głowy coś, nie pozwalamy na to, żeby nam tylko coś podsuwano, a my jesteśmy tacy bierni, po prostu przyjmujemy. Przyjmujemy cały czas te informacje, tylko na przykład, jeśli uważamy, że szczepionka nie jest zbyt dobra, no to wtedy można sobie poszukać informacji, a dlaczego mogłaby być dobra. A jeśli uważamy, że szczepionka jest okej, bo zgodnie z naszą wiedzą, która do nas tak po prostu dotarła i spłynęła, no to wtedy warto sobie poszukać informacji przeciw. Żebyśmy sami szukali za i przeciw i wtedy moim zdaniem te media i te wszystkie różne informacje możemy sobie jak najbardziej wykorzystać na naszą korzyść, tak żeby być jak najbardziej obiektywnymi i żeby być jak najbardziej niezależnymi, a nie żeby tak tylko przyjmować to, co nam świat daje. Media społecznościowe też bardzo wciągają. Są to takie czasopochłaniacze, takie mega czasopochłaniacze. Ja tego po sobie nie znam. Nie daje się tak wciągnąć. Ja nie scrolluję Instagrama, nie scrolluję Facebooka. To jest jak dla mnie najgorsze zło. Kilka razy zrobiłam coś takiego, że poskrolowałam Facebooka, to już się aż we mnie tak gotowało, co ludzie wypisują, że miałam zamiar tylko po prostu wziąć i cisnąć w komentarzach, ale się powstrzymałam. Czasami oczywiście napiszę coś albo mądrzejszego, albo bardziej głupiego, ale raczej staram się powstrzymywać, ale od tamtego czasu, kiedy tak raz trochę dałam się ponieść i weszłam tak w te komentarze i straciłam pół godziny, to dla mnie mega dużo czasu, niektórzy tak odpływają na kilka godzin, to od tamtego sobie momentu powiedziałam nie, to jest mega głupota, ja sobie wpisuję po hashtagach, co mnie interesuje. Interesują mnie na Instagramie wystroje wnętrz, chcesz sobie poszukać inspiracji, wpisuję sobie projekty wnętrz na przykład. Zaczęły mnie interesować powiedzmy rośliny, które chcę na przykład umieścić sobie w łazience w zacienionym miejscu, no to wpisuję sobie na przykład na Face'a grupę, która dotyczy tych roślin i albo zadaję pytanie,
albo szukam w lupce tego tematu, który jest mi potrzebny, ja sobie w ten sposób wykorzystuję media społecznościowe. Tak samo czy YouTube, czy TikTok, wykorzystuję to sobie w podobny sposób, dzięki temu nie dam rady się tak zatracić. Nie ma takiej możliwości, chyba że no wtedy faktycznie na przykład jak szukam jakiejś inspiracji wnętrz, no to wtedy może nawet jest to bardziej korzystne, że ja sobie więcej jeszcze tych projektów zobaczę. Ale ja was przestrzegam naprawdę przed takim scrollowaniem. Nie wszystkie informacje są nam naprawdę do szczęścia potrzebne. W większości ludzie tracą czas na takie rzeczy. Ale ja wam powiem, że ja lubię tak się zatracić. Powiedziałam z jednej strony, że nie, ale ja nie robię tego w taki niekontrolowany sposób. Natomiast jeśli chcę, żeby czas mi szybciej zleciał, rzadko mam takie momenty, ale mam na przykład taki moment, kiedy robię plank, albo kiedy robię krzesełko w oparciu o ścianę, ćwiczenie super na nogi, na uda, a także na brzuch i plecy, i jestem tak przy tej ścianie, to powiem wam, że ja wytrzymam dwa razy dłużej w takim krzesełku, kiedy scrolluję sobie na przykład TikToka, niż jakbym wytrzymała w takim krzesełku, gdybym słuchała muzyki, albo gdybym oglądała serial, albo gdybym cokolwiek czytała, albo nawet scrollowała sobie te wnętrza. Więc pewne rzeczy bardzo nas pochłaniają, jak na przykład oś czasu na Instagramie, na Fejsie czy na TikToku, i sobie scrollujemy, 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 patrzymy co tam jest i wiemy, że nas to wciąga, to wtedy warto sobie zastosować to wciąganie, zastosować sobie to medium społecznościowe w takim czasie, kiedy tego potrzebujemy. Żeby na przykład lepiej zrobić trening, żeby wytrzymać w danym ćwiczeniu dłużej, niż gdybyśmy wytrzymali bez tego czasu pochłaniacza. Te media społecznościowe, niektóre oczywiście, jeśli właśnie źle to wykorzystujemy, jeśli sobie tak przyjmujemy to wszystko, co nam to daje, to oprócz tego, że możemy być w jakiejś bańce informacyjnej, to może nam się też mega pogorszyć samopoczucie, możemy wpaść w kompleksy. Dużo się mówi o depresji, o pogorszeniu się naszej psychiki i nawet o chorobach psychicznych przez to, co jest i w jakiej skali jest zamieszczane w tych mediach społecznościowych. W głównej mierze, moim zdaniem, dotyczy to większości osób młodych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak to dokładnie wygląda. Obserwują super bryki, super wiecie, idealne życie, wszystko pięknie, piękna dziewczyna, piękne ma ciało, po prostu kasy full, jeździ po świecie, mieszkanie piękne, a później na przykład okazuje się, że to wszystko jest na kredyt. Później okazuje się, że miała operację plastyczną i to wszystko nie jest takie idealne. Oczywiście można wyglądać pięknie, cudownie, bez żadnych operacji plastycznych, ale też w pewnych momentach da się wyczuć, gdzie coś jest wyidealizowane, ale właśnie jeśli chodzi o to takie życie w luksusach i na przykład swoje życie skromne porównamy do tego życia w luksusach i sobie myślimy, Boże, u mnie to tak beznadziejnie, ja nic nie mam, ja nigdzie nie jeżdżę, ja w ogóle z kasą kiepsko i tak dalej, a potem wychodzi właśnie, że te mieszkania są pożyczone, że są specjalnie do sesji, że coś tam jest na kredyt, a jak ktoś ma kredyt na tego typu rzeczy, to nawet nie znaczy, że on ma tej kasy nie wiadomo ile, tylko może ma poniżej zera tej kasy, bo ma coś, na co go nie stać i potem to musi spłacać, jeszcze płacić za to raty, więc wiecie, to, Jezu, naprawdę mówić to, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje na zdjęciach, to już jest takie no trochę może nawet śmieszne dla niektórych osób, ale pewnym osobom, szczególnie młodym, myślę, że trzeba to powtarzać, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje. Musimy pamiętać o tym, że zdjęcia to jest urywek chwili, ale wiecie co, nawet powiem wam, że w realu często tak się okazywało, z mężem zwróciliśmy na to uwagę, że ludzie wyglądają na takich bogatych, na takich naprawdę, kurde, skąd on ma tyle kasy? A potem się okazuje, że on całą na przykład swoją kasę wydał na to auto, co szpanuje, a poza tym nie ma nic, mieszka z rodzicami w wieku 35 lat, a jeździ taką bryką, wiecie, żeby tylko było na pokaz, albo ma jakieś tam auta, dom i w ogóle wszystko na kredyt i jest niewolnikiem tak naprawdę tego wszystkiego, a po niektórych ludziach, którzy żyją sobie skromniej, w ogóle może tego nie być widać. A te wszystkie wartości mogą być gdzieś tam ukryte, a ocenić kogoś możemy totalnie inaczej. Więc miejcie na uwadze to, że po pozorach, czy to są zdjęcia, czy nawet pozory, nawet może na filmiku zrobione, czy nawet pozory w realnym życiu, kiedy nie mamy całego oglądu sytuacji, to są tylko pozory i nie warto na tej podstawie się dołować. Warto się skupić na tym, co my mamy, co my możemy zrobić, a porównywanie się do innych to jest, wiecie, zawsze takie czasem dobre, bo czasem ktoś nas może ciągnąć w górę i wtedy warto sobie taką osobę śledzić. Ale jeśli coś ma na nas negatywny wpływ, jak ty już widzisz, że scrollując tego Instagrama wpadasz w jakiegoś doła, to nie rób tego, po co ci to, opanuj się, po prostu się opanuj.
wpisz sobie hashtag pieski, wpisz sobie hashtag kotki, wpisz sobie hashtag przepisy, wpisz sobie hashtag ćwiczenia, wpisz sobie hashtag wystrój wnętrz i szukaj w necie tego, czego ty potrzebujesz, a nie bądź taką bierną osobą, która to wszystko przyjmuje, wierzy w to wszystko, a potem ma doła, bo to wszystko wykreowane gdzieś tam w internecie porównuje do siebie. I widzicie, tak, zaczęłam o tym wszystkim mówić, a nie powiedziałam o tym filmie. No, Dylemat Społeczny to był film, gdzie, co mnie zaskoczyło bardzo, wypowiadają się pracownicy, albo aktualni, albo byli, albo nawet założyciele i właściciele, tak, Mark Zuckerberg, jeśli chodzi o Facebooka, właśnie tych mediów społecznościowych, pracownicy Google'a, Instagrama, Face'a, Twittera, mówili o tym, jak to wszystko jest zrobione, żebyśmy my spędzili jak najwięcej czasu w tych aplikacjach, czy są nam właśnie podsyłane takie informacje, żeby nas to wszystko jeszcze bardziej wciągnęło, no oni z tego mają korzyści. Bardzo zdziwiło mnie w tym, że te osoby, które się wypowiadały na ten temat, to były właśnie ci nawet aktualni pracownicy czy założyciele, ale też, co mnie zdziwiło, to to, że nawet ci, co opracowują dane modele, żebyśmy jak najwięcej czasu w tym spędzali, żeby to jak nas jak najbardziej uzależniło od siebie, to oni też czują się od tego uzależnieni. Nawet oni, którzy znają te mechanizmy, jak to działa, wypracowali, można powiedzieć, tak skuteczne mechanizmy, no bo to było na celu, że sami nie do końca potrafią się temu wszystkiemu oprzeć. Moim zdaniem warto używać jak najbardziej, ale z głową, też trenować siebie samemu i no, mieć nad tym kontrolę, nad wieloma rzeczami w życiu warto mieć kontrolę i nad tym, jakie media mają na nas wpływ, jak my ich używamy. Najgorzej według mnie to popłynąć albo zamknąć się w jakiejś banieczce, takiej wygodnej banieczce, że cały świat jest taki, jak myślimy i w ogóle tego nie podważać. Podważać zawsze warto. Ja wam jeszcze powiem, że teraz tak, w internecie mnie trochę jest dużo, ale dlatego, że ja internetu też używam do pracy. To jest część mojej pracy, bo ja pracuję online, jestem trenerem i dietetykiem, ale teraz już tylko online. Mam swoją markę, swój sklep internetowy, gdzie sprzedaję produkty również online, więc ja tego wszystkiego używam do pracy. Oczywiście, gdyby nie było internetu, również bym sobie poradziła, bo ja generalnie sobie radzę, ale aktualnie tego wszystkiego używam do pracy i w związku z tym jest mnie sporo na internecie. Natomiast powiem wam, gdyby nie to, to ja nie wiem, czy ja bym miała takie, wiecie, konta, gdzie udostępniam swoje zdjęcia i tak dalej. Jakoś tak nigdy nie czułam potrzeby i nawet powiem wam, że w gimnazjum było tak, że wszyscy już mieli tego Face'a, już się mówiło, że nie macie na Facebooku, to nie istniejesz, a ja tak, no po co? No jakoś tak nie. Ale potem zobaczyłam, że da się dużo znaleźć właśnie różnych informacji, które mnie interesują i potem stwierdziłam, że sama mogę tworzyć pewne informacje, które przydają się innym i mam nadzieję, że właśnie moje media społecznościowe działają na was w pozytywny sposób, że was motywuje na przykład do zmiany stylu życia, czy na przykład tym filmem zmotywuje was do tego, żeby używać tych mediów społecznościowych mądrze i że tak, wiecie, jak się potraficie się zatracić w niektórych na jakiś czas, to żeby używać sobie tego z głową, na przykład przy ćwiczeniach. Ale nie, żeby popadać w to i robić sobie w ciągu dnia całą przerwę po prostu na 2 godziny i odfrunąć z życia realnego do życia online tylko dlatego, że nas to wkręci. Mam nadzieję, słuchajcie, że wy sobie z tego filmu coś wyciągniecie. Dajcie koniecznie znać, czy widzieliście ten film Dylemat Społeczny albo czy macie zamiar obejrzeć. Jeśli widzieliście, dajcie znać, co o tym myślicie. Jestem bardzo ciekawa, czy wy też jesteście za tym, żeby szukać różnych sprzecznych informacji, żeby móc się zbliżyć jak najbardziej do prawdy. Jestem ciekawa, ile wy spędzacie czasu w mediach społecznościowych, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy faktycznie zdarza wam się tak przepaść, czy macie profile na Instagramie, na Fejsie, dajcie w ogóle znać, na jakich platformach macie swoje profile i czy udostępniacie swoje zdjęcia, jakieś takie codzienne, czy może jakieś takie ważniejsze wydarzenia, jakieś wycieczki, czy też może używacie do pracy, może macie jakąś swoją markę, na przykład, nie wiem, może malujecie sobie paznokcie i pokazujecie swoje prace dla innych przyszłych klientów i czy uważacie, że te media społecznościowe robią więcej szkody niż pożytku i czy też uważacie, że jeśli ktoś chce, to może sobie naprawdę mądrze z tego wszystkiego skorzystać. Piszcie koniecznie w komentarzach, a kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu mediowe szaleństwo. Zapraszam was na moje Instagramy, Facebooki, TikToki, wszystkie linki macie w opisie poniżej. Staram się prowadzić te media społecznościowe tak, żeby dać wam jak najwięcej korzyści, żeby albo dać wam rozrywkę, żebyście się mogli odprężyć, trochę pośmiać, a śmiech to zdrowie, albo żebyście mieli motywację do treningów, do zdrowego odżywiania. Także mam nadzieję, że te moje media społecznościowe na was pozytywnie wpływają. Też możecie oczywiście dać znać, czy mi się to udaje. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Widzimy się już niedługo
poniedziałek w naszym pierwszym wyzwaniu, w naszym pierwszym treningu ze styczniowego wyzwania 2021 treningowego. Ruszamy ostro z treningami. Film z zapowiedzią już nagrałam, jeśli jeszcze nie widzieliście, link do filmu z zapowiedzią tego naszego wyzwania styczniowego daję Wam tutaj w kartach. Będziemy sobie robić razem regularnie całe treningi. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Pa, pa.